kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 37. Pan Jezus umiera na krzyżu. Drogie dzieci, Pan Jezus wisiał na krzyżu 3 godziny. Wielu ludzi stało nieopodal i naśmiewało się z Niego. Pan Jezus wcale się na nich nie złościł i modlił się za tych wszystkich ludzi, mówiąc: Ojcze, przebacz im. Pan Jezus prosił swojego Ojca, aby nie karał Jego wrogów. Razem z Panem Jezusem było ukrzyżowanych 2 innych mężczyzn. Krzyż Pana Jezusa był pomiędzy nimi. Mężczyźni ci byli złodziejami i bandytami. Dokonali wielu przestępstw. Dlatego musieli ponieść karę śmierci. Łotr, który ukrzyżowany był po prawej stronie Pana Jezusa, żałował za swoje grzechy. Wiedział, że Pan Jezus jest Bogiem i prosił Go o przebaczenie. To sprawiło ogromną radość Panu Jezusowi. Odpowiedział mu: Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Od tego czasu owego mężczyznę nazwano dobrym łotrem. Mimo iż w swoim życiu popełnił wiele przestępstw, jednak Pan Jezus obiecał mu, że zabierze go ze sobą do nieba, ponieważ człowiek ten naprawdę żałował za wszystkie swoje grzechy. Matka Boża i święty Jan Apostoł stali pod krzyżem. Nie bali się tam być. Widzieli wszystko, co żołnierze uczynili Panu Jezusowi, Synowi Bożemu. Byli ogromnie smutni, ponieważ nie byli w stanie Mu pomóc. Pan Jezus patrzył na swoją matkę, którą tak ogromnie kochał. Rzekł do niej: Matko, od dziś Jan jest Twoim synem. A do Jana powiedział: Maryja odtąd jest Twoją matką. Przez te słowa Pan Jezus powierzył świętemu Janowi opiekę nad swoją matką oraz dał mu ją za matkę. Nam również Pan Jezus dał Najświętszą Maryję Pannę jako matkę, aby z nią nasza droga do nieba była teraz łatwiejsza. Pan Jezus był bardzo spragniony. Od czasu ostatniej wieczerzy nic nie pił i nic nie jadł. Głośno krzyknął: Pragnę. Jeden z żołnierzy zamoczył gąbkę w occie, przymocował do kija i zbliżył ją do ust Pana Jezusa. Oto, co Pan Jezus dostał jako napój. Przybity do krzyża, stawał się coraz słabszy. Zbliżała się godzina Jego śmierci. Wypełnił wszystko, co Jego Ojciec Niebieski chciał, aby dokonał. Pokazał nam, w jaki sposób iść do nieba. Teraz nadeszła chwila, aby otworzył bramę niebios, która była zamknięta od chwili popełnienia przez Adama i Ewę grzechu pierworodnego. O godzinie 3 po południu Pan Jezus spojrzał w niebo i zawołał mocnym głosem: Wykonało się! Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Głowa bezwładnie opadła mu na piersi. Pan Jezus Chrystus, Zbawiciel, którego Bóg obiecał zesłać po grzechu Adama i Ewy, umarł na krzyżu. W tym czasie dziwne rzeczy miały miejsce. Niebo stało się całkiem czarne, ziemia zatrzęsła się, a skały zaczęły pękać i kruszyć się. Ludzie zaczęli się przeraźliwie bać. Kiedy jeden z żołnierzy stanął pod krzyżem, widząc to wszystko, zawołał: Ten człowiek prawdziwie był Synem Bożym. Tak. Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Dzień, w którym umarł Pan Jezus, nazywamy Wielkim Piątkiem. Pan Jezus umarł za nasze grzechy. Umarł po to, aby wszyscy ludzie mogli pójść do nieba. On jest Zbawicielem. On kocha nas bardziej niż ktokolwiek na całym świecie mógłby nas kochać. Po śmierci Pana Jezusa jeden z żołnierzy włócznią przebił Jego bok.
Z otwartego serca Jezusowego wypłynęła krew i woda. Serce to nazywamy Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Ukazuje ono miłość Pana Jezusa do nas wszystkich. Jeden z przyjaciół Jezusa, zwany Józefem z Arymatei, wykazał się ogromną odwagą. Udał się do Piłata i poprosił go, aby pozwolił mu zabrać ciało Pana Jezusa, aby je pochować. Kiedy Piłat upewnił się, że Pan Jezus naprawdę umarł, wyraził na to zgodę. Józef wraz z innym przyjacielem, zwanym Nikodemem, ściągnęli ciało Pana Jezusa z krzyża i oddali w ramiona Jego matce. Najświętsza Maria Panna patrzyła na ciało Jezusa całe pokryte ranami. Patrzyła na Jego świętą twarz. Pan Jezus musiał przejść ogromne cierpienia. Jak ciężko było na Niego patrzeć. Maryja również cierpiała i płakała. Matka Boża płakała z powodu moich grzechów. Pan Jezus i Maryja cierpieli także dla mnie, ponieważ bardzo mnie kochali. Następnie zawinięto ciało Pana Jezusa w białe prześcieradło i położono w nowo przygotowanym grobie. Dwaj mężczyźni zatoczyli ogromny kamień, aby zamknąć wejście do grobu. Matka Najświętsza i pozostali obecni musieli wrócić do swoich domów. Drogie dzieci, co widzieliście w kościele nad tabernakulum? To krzyż. Żołnierze zadali wiele bólu Panu Jezusowi, jednak my również sprawimy Mu ból, kiedy popełnimy grzech. Rozumiecie już, co nasze grzechy uczyniły Panu Jezusowi. Zadały Mu wiele cierpień. Spowodowały, że umarł na krzyżu. Pan Jezus umarł na krzyżu, ponieważ bardzo was ukochał i chciał, abyście mogli pójść do nieba. Pan Bóg zażądał od Pana Jezusa, aby umarł za nasze grzechy. Aby umarł za was na krzyżu. Jezus odpowiedział na to żądanie: tak, Ojcze, uczynię to. Umrę za nich na krzyżu. Musimy za to bardzo dziękować Panu Jezusowi. Kiedy widzicie krzyż, powiedzcie Panu Jezusowi w swoim sercu: Panie Jezu, kocham Cię z całego mojego serca. Wiem, że moje grzechy były powodem tak wielu Twoich cierpień. Żałuję szczerze za wszystkie moje grzechy, gdyż one uczyniły Tobie tak wiele złego. Nie chcę już nigdy popełnić nawet najmniejszego grzechu. To moje grzechy sprawiły ból Panu Jezusowi. Pytania. Jak długo Pan Jezus wisiał na krzyżu? Co robili ludzie w czasie, gdy Pan Jezus wisiał na krzyżu? Czy Pan Jezus złościł się z tego powodu? Czy Pan Jezus modlił się za tych, którzy spowodowali Mu tyle cierpień? O co prosił swojego Ojca? Ile osób było ukrzyżowanych razem z Panem Jezusem? Dlaczego musieli oni umrzeć na krzyżu? Co powiedział Panu Jezusowi jeden z tych mężczyzn? Co na to odpowiedział Pan Jezus? Gdzie byli w tym czasie Najświętsza Maria Panna i Święty Jan Apostoł? Jakie słowa wypowiedział do nich Pan Jezus?
Pan Jezus chciał, aby uczynił Jan? Kogo Pan Jezus dał nam za matkę? Dlaczego żołnierz podał ocet do picia Panu Jezusowi? Co powiedział Pan Jezus tuż przed swoją śmiercią? Co wydarzyło się w Wielki Piątek o godzinie 3 po południu? Co wydarzyło się, kiedy Pan Jezus umarł? Co powiedział wtedy jeden z żołnierzy? Dlaczego Pan Jezus za nas umarł? Kto zdjął ciało Jezusa z krzyża? Kto przyjął je w swoje ramiona? Gdzie mężczyźni pochowali ciało Pana Jezusa? Czym zamknęli wejście do grobowca? Świetnie! Zadanie. Porozmawiaj dzisiaj z Matką Bożą o tym, jak cierpiała, kiedy umierał jej syn.